Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego ojca. Wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do niego: myśmy się nie narodzili z nierządu, jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On mnie posłał. Drodzy, ten dzisiejszy fragment Ewangelii jest zdumiewający w kontekście pierwszego wersetu, 31 dokładnie, pierwszego z tego fragmentu, rozdziału 8 Ewangelii Jana, w którym słyszymy, że Jezus rozmawia z Żydami, którzy mu uwierzyli. Bardzo bym wam zalecał, żebyście sobie przeczytali 8 rozdział Ewangelii Jana do samego końca, bo tu mamy tylko jego fragment na dzień dzisiejszy przeznaczony. Dlaczego? Dlatego, że chyba trudno znaleźć w Ewangelii inny fragment, w którym rozmowa Jezusa z jego przeciwnikami byłaby tak gwałtowna, tak nabrzmiała emocjami, tak wręcz pełna momentami inwektyw. A wszystko kończy się chwyceniem za kamienie, i to podkreślmy, przez tych, którzy mu uwierzyli. No, wydaje się, że to wszystko powinno wyglądać jednak trochę inaczej. Nawet biorąc pod uwagę tę bliskowschodnią gwałtowność i popędliwość, Żydzi się zachowują trochę tak, jakby Jezus ich próbował czegoś pozbawić, jakby próbował im coś zabrać, coś niesłychanie cennego, jakby dybał na ich tożsamość, na ich dumę narodową, na ich dumę związaną z wiarą w jedynego Boga. Ta duma i ta tożsamość sprawiały, że oni wypierali ze swojej pamięci nawet te momenty w historii, w której rzeczywiście nie byli wolni, ponieważ byli pod okupacją. Oni jakby mają to głębokie przekonanie wolności w Bogu, którą On im gwarantuje, mają to przekonanie tego szczególnego wybrania, które jest obecne jakby w ich narodzie, że kwestionują nawet te okresy niewoli, mówiąc, że nigdy przecież w żadnej niewoli się nie znajdowali. To było zupełnie niezrozumiałe dla pogan czy dla okupantów, którzy od czasu do czasu najeżdżali Izraelitów. To była zupełnie niezrozumiała postawa. Dlatego Jezus ukazuje im dzisiaj, że wcale nie jest problemem zewnętrzna niewola. Największym problemem ich życia, życia każdego człowieka tak naprawdę, jest niewola płynąca z grzechu. A z tej niewoli może ich wyzwolić tylko prawda. Ten, który mówi te słowa, powiedział także o sobie: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Ale oni odrzucają Jezusa. On im dzisiaj pokazuje ze smutkiem, że tak naprawdę nie ma w nich miejsca na jego naukę. I w istocie słyszymy, że to ci, którzy w Niego uwierzyli, ale w co tak naprawdę uwierzyli, jeżeli do swojej własnej grzeszności przyznać się nie chcą? Dla nich uznanie tego w tym kontekście byłoby czymś wyjątkowo upokarzającym, byłoby czymś, na co w nich nie ma zgody. Czy to nie jest kolejne wielkie pragnienie Boga? Sprawić, żebyśmy Go usłyszeli, żebyśmy przyjęli Jego naukę, żebyśmy dali się przekonać do Jego misji. Być może
jesteśmy dzisiaj nie tyle słuchaczami Ewangelii, co wielkimi dyskutantami z Ewangelią. Bo czy nie jest tak, że na jedno słowo Jezusa my mamy 10 innych? I być może nie wykrzykujemy ich w taki sposób, jak czynili to wierzący Żydzi, wszak jesteśmy ludźmi kultury. Czy rzeczywiście, czy katolicy wykrzykujący wulgarne i obelżywe hasła pod adresem swoich duszpasterzy to ludzie kultury? Czy katolicy zakłócający święte obrzędy w swoich świątyniach to ludzie kultury? Czy katolicy, którzy wypisują przeróżne obelżywe hasła na swoich świątyniach, to ludzie kultury? Być może my dzisiaj uwierzyliśmy, że wszystko musi się dokonywać w sposób głośny, hałaśliwy, wulgarny, przemocowy. W imię czego? W imię wolności? Czy raczej w imię nieskrępowanej niczym samowoli? Czy nie jest to pokłosie fałszywego z gruntu hasła głoszonego niegdyś? Chrystus tak, Kościół nie? Ale przecież głowa bez ciała funkcjonować nie zdoła. Podobnie jak ciało bez głowy nie jest w stanie żyć. To po prostu się nie może udać. Wobec tych, którzy tak skutecznie oddzielają sferę sakrum od sfery profanum, którzy na ulicy nienawidzą, a w swojej własnej izdebce klękają do wieczornego pacierza, zasadnym wydaje się być pytanie o inspiratora tych działań. Dzisiaj Jezus, rozmawiając z wierzącymi Żydami, mówi im, że pełnią dzieła swojego Ojca. Oni odpowiadają, że jednego mają Ojca i to jest Bóg. Podczas gdy Jezus w dalszej części wywodu mówi: nie, diabeł jest waszym Ojcem. Wstrząsające. Ale to właśnie diabeł jest inspiratorem wszelkiej wulgarności, przemocy, agresji, zamętu i niepokoju. I zrozummy się dobrze. Ja jestem tylko głupiutkim franciszkaninem, który nie jest tu zainteresowany tym, żeby kogokolwiek oskarżać, który nie ustala zasad, któremu pewnie brak kompetencji do wnikliwej oceny obserwowanej rzeczywistości. Ale jedno, co chcę tu dziś wyrazić, to wielkie błaganie. Wsłuchajcie się w Jezusa. Wsłuchajcie się w Jego Ewangelię. Nie przekrzykujcie Jego Ewangelii. Wsłuchajcie się w to Słowo i pozwólcie temu Słowu kształtować wasze postrzeganie rzeczywistości. Kształtować wasz ogląd rzeczywistości. Ewangelia ma nam oświecać nasze codzienne życie. Ewangelia, która jest dobrą nowiną, ale z całą pewnością nie nowiną lekką, łatwą i przyjemną. Nie. Jest dokładnie odwrotnie. Ewangelia jest cholernie wymagająca od tych, którzy traktują ją poważnie. Oby nas wszystkich było na to stać. I niech was błogosławi ten, który posłał ku nam swoje słowo. Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Thank you.